Historia nauk przyrodniczych dla humanistów, wykład 14. No, dotarłem do połowy XIX wieku. Opowiadałem Państwu o tym, jak to do lat 1860 powstała elektrodynamika maksuelowska. I okazało się przy okazji, że światło jest poprzeczną falą elektromagnetyczną. I nie tylko światło, ale też podczerwień i nadfiolet. No i opowiadałem o tym, jak w 1840 latach sformułowano zasadę zachowania energii. Niesłychanie ważną między innymi dlatego, że ona scala wszystkie nauki przyrodnicze w jedną całość. Tak, ona obowiązuje w całej fizyce, w całej chemii, w całej biologii i gdzie się tylko da. I mówiłem o tym, jak w latach 1860 sformułowano zasadę wzrostu entropii. Zasadę równie ogólną, nie, tak, ale no niestety mało zrozumiałą intuicyjnie, tak, wyjaśnić, co to jest entropia, nie jest łatwo. No, ale też zasadę ważną światopoglądowo, tak, bo według tej zasady świat zmienia się w sposób nieodwracalny. Tak, można by tak poetycko powiedzieć, że się w nieubłagany sposób starzeje. Świat jako całość. No, nie jest rzeczą naukowców zastanawianie się nad sprawami światopoglądowymi, czy prowadzenie jakichkolwiek badań na te tematy. Tak, w szczególności naukowcowi nie wolno wartościować niczego. On ma badać jako naukowiec, jak się rzeczy mają, ale nie wolno mu ani słowem komentować tego, tak mówiąc, czy to dobrze, czy źle jest, że mają się tak, a nie inaczej. Oczywiście naukowiec po pracy, jako już obywatel, może tak, takie dociekania prowadzić, czy jakieś stanowiska w tej kwestii zajmować, ale nie jako naukowiec. No niemniej, tak, to co naukowcy badają, co jakiś czas okazuje się doniosłe światopoglądowo, tak, i zmusza nas do przemyślenia raz jeszcze pytań o sens życia ludzkiego, o to, po co istnieje ten świat i po co my żyjemy. I do tego typu zagadnień należą pytania o to, jak stary jest świat, kiedy on powstał i czy kiedyś przestanie istnieć, czy też będzie istniał wiecznie. A także pytania o to, jak duży jest świat. To też ma wielkie, czy miewa wielkie znaczenie światopoglądowe. I otóż, jeśli chodzi o rozmiary świata, to na razie nauka nic nie jest w stanie o tym powiedzieć. I kiedyś Klaudiusz Ptolemeusz, tak, twórca najlepszego matematycznego modelu planet, jaki w starożytności powstał, mówił o świecie, że świat jest kulą, tak, o, z kulistą ziemią w środku. Ta przestrzeń jest całkowicie wypełniona kolejnymi sferami planetarnymi. Tak wygląda świat w przekroju, niczym cebula. Wszystko to się nieustannie obraca. Tu mamy sferę gwiazd stałych, tak, która wiruje wokół nieruchomej Ziemi raz na 23 godziny i 56 minut, wykonując pełny obrót. I Ptolemeusz na podstawie
spekulacji, tak? Spekulacji, nie badań, które byśmy nazwali naukowymi, szacował, że średnica tej kuli wynosi około 200 milionów kilometrów. Arystarch i Kopernik twierdzili, że w środku świata znajduje się nie Ziemia, tylko Słońce, a Ziemia gdzieś tu obiega Słońce dookoła jako jedna z planet. I te pomysły były powszechnie odrzucane, ponieważ z modelu Kopernika i Arystarcha wynikałoby istnienie paralaksy gwiezdnej. Paralaksy gwiezdnej nie obserwujemy na niebie. W związku z tym twierdzono, że Ziemia musi tkwić nieruchomo w środku świata. Jeszcze Tycho Brahe, tak, na początku na samym końcu XVI wieku stanowczo tak twierdził. Tak, najwybitniejszy wtedy astronom, obserwator nieba. No, mimo tak, tego, że brak było paralaksy, to system Kopernika ostatecznie zwyciężył. Po pierwsze dlatego, że został ulepszony przez Keplera i stał się lepszy niż system Ptolemeusza po tych ulepszeniach, jeśli chodzi o dokładność przewidywań położeń planet na tle gwiazd, a przede wszystkim dlatego, że zbudowano system mechaniki klasycznej, tak, wychodząc z założenia, że Ziemia krąży wokół Słońca. Wcześniej mówiono, tak, gdyby Kopernik, dlatego to było światopoglądowo ważne. Właśnie ja mówię teraz o światopoglądzie. Tak, jeżeli sobie wyobrazimy, że Kopernik ma rację i świat jest kulą, tak, i tu mamy gwiazdy, i tu jest już nie Słońce, tylko Słońce i wszystkie planety mieszczą się w tym małym obszarze. No to wtedy powstawało pytanie, a po co te wielkie przestrzenie są między Układem Słonecznym a gwiazdami? Po co Bóg miałby taki świat stworzyć, ogromny, tak? Co niczemu nie służy przecież. To dla chrześcijan był bardzo poważny problem. No, niemniej zbudowano, tak, teleskopy, budowano je coraz lepsze, uzyskiwano za pomocą teleskopów coraz większe, coraz silniejsze powiększenia, coraz jaśniejsze i coraz ostrzejsze obrazy. William Herschel, tak, czy Wilhelm Herschel, to był niemiecki muzyk, który się osiedlił w Anglii i został słynnym astronomem, tak, w 1685 dokonał obserwacji, które przekonały ludzi o istnieniu jeszcze jednej planety. Tak, za Saturnem jeszcze znajduje się planeta Uran. I Herschel, obserwując gwiazdy, tak, no to takie białą mgłę, którą widzimy, tak, w gwiazdy, w piękne noce, zwłaszcza jeśli nie wyjedziemy poza duże miasto, tak, na niebie, i przez teleskopy ta biała mgiełka okazuje się ogromnym skupiskiem gwiazd. Tak, to Herschel na tej podstawie, tak, po latach starannych obserwacji twierdził, że Droga Mleczna to jest zbiorowisko gwiazd. Tak, szacował ilość tych gwiazd na około 100 milionów. No, tysiąckrotnie tego nie doszacował, jak się miało okazać. Tak, i tworzą te wszystkie gwiazdy elipsoidę obrotową. Tak, jakoś tak są rozrzucone. Herschel próbował, tak, określić rozmiary galaktyki Drogi Mlecznej, ale znowu czynił to w sposób spekulatywny. Tak, nie miał jeszcze naukowych żadnych narzędzi, żeby takie szacunki podać.
No, ale Herschel jeszcze jedno opisał, czy jedno opisał, to też już wiedziano przed nim, tak? Że gwiazdy przez teleskop wyglądają jak punkty, tak? Podobnie jak gołym okiem widziane, swoich rozmiarów kątowych nie powiększają. Ale są takie obiekty na niebie, które gołym okiem wyglądają jak gwiazda. No, gołym okiem to widać tylko dwa na północnym niebie nad Polską takie obiekty. I trzeba wiedzieć, które, żeby je móc zobaczyć. Tak? Jak się wie, to nie jest trudno. W każdym razie te obiekty w powiększeniu, tak, widziane przez teleskop, okazują się o takimi jakimiś mgiełkami, tak? O rozmytych brzegach. Jedne takie, a drugie takie. I przez swój teleskop Herschel był w stanie dostrzec 2500 takich obiektów. I wyraził przy okazji przypuszczenie, że być może są to inne galaktyki. Podobne jak Droga Mleczna, tak, tylko że gdzieś dużo, dużo dalej, rozproszone w przestrzeni. No ale znowu to były domysły i spekulacje. No ale ludzie robią coraz lepsze teleskopy, prowadzą coraz staranniejsze obserwacje. Co więcej, zaczynają do analizy pomiarów astronomicznych używać rachunku prawdopodobieństwa. I to wszystko razem wzięte umożliwiło Friedrichowi Besselowi zobaczenie tego, czego do tej pory zobaczyć się nie udało, czyli paralaksy gwiezdnej. Tak, mierzył w odstępie półrocznym położenie na tle gwiazdy 61 Cygni. To jest gwiazda gołym okiem ledwo widoczna, może bez tej kreski, ledwo widoczna, tak, ale ona zainteresowała z pewnego powodu Bessela i stwierdził, tak, że jeśli tu mamy gwiazdy, o, a tu była 61 Cygni, tak, to za pół roku jest troszkę w innym miejscu na tle tamtych gwiazd. Czyli najwyraźniej tamte są dużo bardziej odległe niż ona. I teraz znając, to jest rok 1838, znając rozmiar orbity ziemskiej w niezłym przybliżeniu, Bessel jest w stanie na podstawie pomiarów oszacować, że gwiazda 61 Cygni jest odległa od nas o około 660 tysięcy razy bardziej niż Słońce. Przypominam, kiedyś mówiono, że to niemożliwe, jak Kopernik oczekiwał, żeby gwiazdy były 1000 razy dalej od nas niż Słońce. A teraz się okazało, że jedna z najbliższych nam gwiazd. No, dzisiaj wiemy, tak? Ta odległość to jest mniej więcej 11 lat świetlnych i no, dzisiaj wiemy, tak, że najbliższa nam gwiazda Alfa Centauri, ona jest z kolei bardzo jasna na niebie, tak? To, no, już pominę kwestię Proxima Centauri, której z kolei prawie nie widać. W każdym razie najbliższa nam gwiazda jest 2,5 raza bliżej, tak, niż 61 Cygni. No ale tak czy inaczej, co to znaczy? Te liczby są tak wielkie, że... A jeszcze jakbyśmy to mieli przemnożyć przez 150 milionów kilometrów, że to zupełnie do wyobraźni nie przemawia. Więc ja sobie może pomogę takim przykładem bardziej przekonującym, takim przemawiającym do wyobraźni, narysuję Ziemię
jako obiekt o średnicy mniej więcej 1 mm. Ja nawet nie wiem, czy Państwo zobaczycie na swoich ekranach moją Ziemię, tak? Bo może jest troszkę za mała. W każdym razie, gdybym chciał na tym rysunku narysować Słońce, to gdzie? Tu? Tu? No nie, Słońce trzeba będzie narysować w odległości mniej więcej 12 metrów, żeby zachować proporcję wielkości. I Słońce będzie miało rozmiar mniej więcej jabłka. Tak będzie. O wielkości jabłka, 12 metrów stąd. A gwiazdę Alfa Centauri gdzie na naszym rysunku umieścimy? Ano umieścimy ją w odległości mniej więcej 3000 kilometrów. Czyli już solidnie za Portugalią, tak? No i kiedy zorientowano się, tak? Już w naukowy sposób, jak duży jest świat, to to dawało do myślenia światopoglądowo też, tak? Bo to nam jakoś uzmysławia, ile ważne, jak ważne są we wszechświecie nasze ludzkie sprawy, które się tutaj odbywają. Jak daleko jest do pozostałych gwiazd, na razie nie wiemy. Trzeba będzie poczekać właściwie do XX wieku na to, żeby ludzie to naukowo zbadali i żeby się okazało, że jest dużo gorzej niż można się było jeszcze spodziewać z perspektywy pomiarów Bessela. No, drugie pytanie, tak, to jest pytanie, jak stary jest świat. Czy świat jest wieczny, jak twierdził Arystoteles? Czy może czas płynie w koło, jak twierdzili stoicy jeszcze w starożytnej Grecji? Oni twierdzili, że ja już nieskończoną ilość razy dawałem ten wykład. I mówiłem słowo w słowo to samo. I siedziałem dokładnie obok tej identycznej tablicy, i nawet każdy włos na mojej głowie był w tym samym położeniu, w jakim jest teraz. I podobno ten wykład będzie jeszcze nieskończenie wiele razy wygłoszony, bo czas płynie w koło i wszystko się z nieubłaganą koniecznością powtarza. No, chrześcijaństwo rzecz jasna wniosło wyobrażenie o świecie, którego kiedyś nie było, i którego, przynajmniej tego świata, kiedyś nie będzie. Będzie wtedy nowy świat, tak? Nowa ziemia, na którą nie będzie już świecić słońce, tylko Bóg ją będzie osobiście oświetlał. Tak czytamy w Apokalipsie według świętego Jana. No a wcześniej, tak, jak się weźmie księgi biblijne, och, tu mam Biblię pod ręką, proszę. Tu można znaleźć dane o tym, że na przykład Izraelici w Egipcie przebywali przez 430 lat, albo że tam ktoś miał 261 lat, kiedy urodził mu się pierwszy syn. To w tych pierwszych rozdziałach są takie liczby podawane. I jak się to wszystko doda, tak sami Żydzi szacowali i dalej szacują ortodoksyjni Żydzi, że stworzenie świata nastąpiło w roku 3760 przed naszą erą. Biskup Uszer szacował na 4004 lata, obliczał na 4004 lata przed naszą erą, nawet dodawał, że 22 października to nastąpiło pod wieczór. Święty Augustyn na przykład spodziewał się, że było to mniej więcej 5000 lat przed Chrystusem. Tak? Może jeśli o chrześcijan chodzi, to trzeba by przed Chrystusem dodawać, tak? Co do Żydów, to nie, żeby ich nie urazić. No i tak uczono, tak?
na uniwersytetach średniowiecznych zwykle gdzieś takie liczby lat były podawane studentom, tak, jako czas stworzenia świata. No ale już Grecy wspominali w swoich pismach o tym, że w wysokich górach niekiedy można znaleźć muszle. I pojawiają się, no, u świętego Augustyna opis tego, że kiedyś mu pokazywano gigantycznych rozmiarów ząb. O, to była skamielina zęba, tak? To jak skamieliny powstają, nie mam czasu teraz tłumaczyć, w każdym razie do złudzenia przypominają kształtem, tak, kości z których powstały. No i teraz jest pytanie o to, skąd się wzięły te muszle w wysokich górach. Były różne odpowiedzi na ten temat. Jedni mówili, że widocznie albo skamieliny, tak, jakieś kości zwierząt, zwłaszcza takich, które dzisiaj na tej ziemi nie żyją. No niektórzy mówili, że po prostu to są pozostałości po jakichś potworach, które przed potopem na ziemi egzystowały, tak? Inni mówili, że takie kości, czy zęby, czy muszle mogą same w ziemi wyrosnąć, no bo taki jest świat, tak? Tak jak z ziarna wyrasta drzewo, tak? Tak samo może jakieś ziarenka są rozsypane, z których muszle pod ziemią wyrastają. Arystoteles na tej podstawie poważał się twierdzić, że całe kontynenty, tak, unoszą się w górę i zapadają w dół, że jedne się chowają pod wodę, inne wynurzają się z wody. Arystoteles twierdził, że świat jest wieczny, że zawsze był taki, jaki w tej chwili jest. Zawsze żyli na nim ludzie, tak, i lwy, i zawsze rosły sosny, tak? Ale że każda rzecz powstaje i przemija, ale gatunki są wieczne. No, przechodzimy może już do XVII wieku, żeby czasu nie tracić na mnożenie tego typu przykładów. Nicolaus Steno. Który jest czasem uważany za ojca geologii, twierdził, że skamieliny są pozostałościami po zwierzętach, które kiedyś żyły na ziemi. To są lata 1660, zapomniałem na czas dopisać. Co więcej, Steno, oglądając góry toskańskie, tak, i też kopalnie, zwiedzając drążone w ziemi, tak, tunele, stwierdził, że wiele skał powstało jako skały osadowe, najwyraźniej na dnie zbiorników wodnych, tak, czyli że kiedyś, tak, pewien teren, który dzisiaj jest lądem, tak, znajdował się pod wodą. No i tego typu na razie spekulacje, tak, znowu, ale już jakoś oparte na obserwacjach, tak, systematycznie robionych, one były coraz trudniejsze do pogodzenia z wyobrażeniem o tych datach, tak. Niektórzy wtedy odpowiadali, co ciekawe, że skamieliny to Bóg specjalnie stworzył i pozakopywał w ziemi. A po co on to zrobił? Ano po to, żeby wypróbować siłę naszej wiary. Jak czytamy Biblię, tak, to na nic takiego jak świat istniejący przed tymi datami nie ma miejsca. Wiara decyduje o naszym zbawieniu, tak? Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. No to żeby nie było zbyt łatwo uwierzyć, żeby to była prawdziwa nagroda, tak? To Bóg taką pułapkę na nas zastawił.
Tak? Stworzył Ziemię tak, żeby ona wyglądała na starszą niż jest w rzeczywistości. Tymi datami przejmował się niejaki John Ray, który w latach 1686-1704 ogłosił swoją History of Plants. Niektórzy tak lekkomyślnie tłumaczą to jako historię roślin, tak? To słowo greckie historia, od którego pochodzi, tak? Nasza historia, to oznaczało pierwotnie badania, tak? A więc badania nad roślinami. Można też to tłumaczyć w niektórych kontekstach jako opisy. Tak, to jest książka, w której opisanych zostało 18 tysięcy rodzajów roślin. Może jeszcze za wcześnie mówić o gatunkach. Ale też Ray wspomina o tym, że w górach niekiedy można znaleźć skamieliny ryb. Tak? I mało tego, opisuje też tutaj w Brugii, tak, mamy brzeg morza, i tutaj w ziemi mamy zakopany las. Pnie drzew można, tak, znaleźć, jak się kopie tutaj. I Ray na tej podstawie mówi, to jak to mogło powstać. Otóż kiedyś ląd był tutaj, prawda? Rósł tutaj las. Później poziom wody z jakiegoś powodu podniósł się, ten teren został zalany i osady się nagromadziły, które zakryły las, a później woda znowu opadła, albo ląd się podniósł. Nie wiemy, co się zdarzyło, tak, ale i Ray zauważa w swojej książce tak, że trudno to wszystko pogodzić z tymi datami, tak? Z tymi judaistyczno-chrześcijańskimi datami. Te badania nad tym, co żyje i żyło na Ziemi, tak, nabierają teraz rozpędu. Ja Państwu o tym nie opowiadałem z braku czasu. Tutaj najważniejsze, tak, może uzupełnienie, no to Karol Linneusz, twórca systemu nazywania gatunków, tak, który jest używany do dzisiaj. Tak, mamy każdy gatunek określany przez dwa słowa. Homo, tak, sapiens, pierwsze to zalicza nas do nadrzędnego rodzaju, tak. Jesteśmy rodzaju homo, a sapiens to, co nas odróżnia, tak, od pozostałych homo. I Linneusz tutaj w swojej klasyfikacji ludzi razem z małpami umieszcza. Uważał tak, że podobieństwa między ludźmi a małpami nie są przypadkowe i nie można ich tak po prostu lekceważyć. Tak? To jest jego główne dzieło. W 1740 roku, tak? System przyrody, czy... No i teraz te badania, tak? Plus doświadczenia hodowców. W Anglii wtedy odbywa się tak zwana druga rewolucja rolnicza, która trwała przez blisko dwa stulecia. Składało się na nią mnóstwo ulepszeń, jakie wprowadzono do metod uprawy roślin i hodowli zwierząt, tak, co pozwoliło podnieść wydajność angielskiego rolnictwa mniej więcej dwukrotnie. Częściowo dlatego, że przewieziono w międzyczasie, tak, wcześniej już z Ameryki ziemniaki do Europy i
kukurydzę i pomidory i fasolę i paprykę. Ze zwierząt tylko indyki właściwie, natomiast Ameryka otrzymała od nas świnie, krowy, konie, owce i tak dalej, i tak dalej. Tak? I teraz, kiedy systematycznie tak, starano się podnieść jakość uprawianych roślin i hodowanych zwierząt, no to łatwo, tak? No to gromadzono wiedzę o tym, co z czym krzyżować, żeby potomstwo było bardziej dorodne, tak? Bardziej miało cechy interesujące dla rolnika. Tak, że jak skrzyżujemy dorodną krowę z dorodnym bykiem, tak, to potomstwo średnio rzecz biorąc będzie dorodniejsze niż wtedy, kiedy skrzyżujemy marną krowę z marnym bykiem. Tak, i to wszystko razem, a jeszcze bogaci ludzie w Anglii zwłaszcza, ale nie tylko, ale trochę też na kontynencie, zapanowała wśród nich moda na gromadzenie skamielin, tak? Bo do tej pory to skamieliny, no to gdzieś tam znaleziono, ktoś gdzieś widział, jedną, dwie, trzy, a teraz wielu ludzi, tak wielu zamożnych ludzi zaczyna gromadzić skamieliny w swoich domach, urządzać kolekcje, tak, muzea otwierać, w których się gromadzi tych skamielin setki i tysiące, bo tam w Anglii są wysokie wybrzeża klifowe w wielu miejscach, tak, i woda podmywa skały, ziemia się, czy tam skała się kruszy, obsypuje, tak, i skamieliny się ujawniają i można je wykopać, tak, na rynek zanieść i ktoś to kupi. I powstaje taki ruch w interesie handlu z kamielinami. I to wszystko ogląda, tak? Teraz Erasmus Darwin. Którego najważniejsza praca to jest zoonomia. O pierwszy tom tej pracy wyszedł w roku 1794. Tak? I Darwin, Erasmus Darwin, tak? Tutaj musimy dodawać imię za każdym razem. Erasmus Darwin twierdzi, że być może na samym początku Bóg dał pierwszy impuls, stworzył pierwsze organizmy żywe, ale później to, co na ziemi żyje, zaczęło przekształcać się już samo, zgodnie z prawami przyrody. A działo się to w ten sposób, że potrzeby, tak, na jakie natrafiały rośliny i zwierzęta, powodowały rozwój pewnych ich cech czy własności, a te rozwinięte cechy były przekazywane potomstwu. I w ten sposób z pokolenia na pokolenie rozwijały się, tak, organizmy na tej ziemi żyjące i powstawały w rezultacie nowe rodzaje, czy nowe gatunki, czy jak to nazwać, tak? Problemy z klasyfikacją biologiczną nie są proste, tak? Z uwagi na niesłychaną złożoność, czy różnorodność tego, co na tej ziemi żyje. Wcześniej jeszcze, a no właśnie, bo tak troszkę się zapędziłem, ale tutaj trzeba po drodze, tylko jak ja to zrobię? No napiszę James Hutton. James Hutton, tak? Ja mówię, że się troszkę zapędziłem, bo najważniejsza praca Huttona to się ukazała w roku 1785.
I niektórzy uważają Steno za ojca geologii, a inni wymieniają właśnie Hattona za ojca, jako ojca geologii. Geologii, czyli badań nad budową na razie skorupy ziemskiej. Tak, jeszcze nic głębiej pod skorupą, ale samej skorupy. To znowu w XVIII wieku zaczynają się na dobrą sprawę pierwsze próby, tak, zrozumienia tego, co się dzieje ze skałami, tak, z ziemią, z wodami, z powietrzem, z tymi martwymi rzeczami, które nas otaczają, tak, jak to wszystko powstało i jak się zmienia i do czego to może wszystko doprowadzić. I teraz, no znowu, tak, na co dzień przecież obserwujemy, no z jednej strony wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi obserwujemy, tak, na tej ziemi. No mówię na co dzień, to trzeba pojechać w ciekawsze miejsca pod tym względem. No ale to obserwujemy, widzimy jak cały czas, tak, kamienie staczają się ze szczytów górskich, jak się rozpadają na jakiś żwir czy piasek, jak to wszystko wody rzek prowadzą do mórz, tak. Widzimy kłęby kurzu unoszone przez wiatr i porywane gdzieś dalej. No, cały czas to się zmienia, tak. No zaczęły powstawać pewne spekulatywne obrazy, tak, przeszłości Ziemi. Z jednej strony był to tak zwany neptunizm. Byli uczeni, nie będę może wymieniał ich nazwisk, tak, żeby nie komplikować zbytnio tego obrazu. To jest XVIII wiek, tak? Czyli pogląd, jak się można domyślić, po Neptunie, tak? Że kiedyś Ziemia była w całości zalana wodą, że na dnie zbiorników wodnych powstały skały osadowe, które potem w jakiś sposób zostały wydźwignięte, tak? I ukształtowane tak jak to obserwujemy. Dzisiaj konkurencyjny pogląd był zwany plutonizmem. To jest pogląd z kolei, który patrzył na Ziemię jako na planetę, która kiedyś była niesłychanie gorąca. Pełno to było wybuchów wulkanów, tak, trzęsień różnych ziemi, które ukształtowały jej powierzchnię. I oba te obrazy, tak, patrzyły na proces kształtowania się Ziemi jako na proces jednorazowy. Coś, co się kiedyś wydarzyło, ale raz ukształtowana powierzchnia Ziemi już w zasadzie będzie, przynajmniej w dobrym przybliżeniu, taka, jaka jest obecnie. Tak? Czyli mamy stan pierwotny, tak? Jakieś wydarzenia, które nas prowadzą do tego, co dziś widzimy wokół siebie. Natomiast Hatton formułuje pogląd zwany uniformitarianizmem. Uniformitarianizm, pogląd, który mówił, że na tej Ziemi zawsze odbywały się te procesy, które odbywają się teraz wokół nas. Zawsze wybuchały wulkany, zawsze bywały trzęsienia ziemi, zawsze coś unosiło masy skalne w górę, powstawały góry, a później wiatr i woda i lód, tak, niszczyły te góry i powstawały nowe góry. I Hatton pisze w swojej pracy, że nie znajduje, przyglądając się Ziemi, żadnych śladów początku i że nie znajduje żadnych widoków na koniec. Że nic nie pozwala nam oczekiwać, że Ziemia w ogóle kiedyś powstała i że kiedyś przestanie istnieć. Tak?
Być może wiecznie była taka, jaka jest w tej chwili, tak? I wiecznie się przeobrażała. Tak coś powstawało, coś się w proch rozpadało. No i tutaj pojawia się tak już to domniemanie, że nie 5000 lat, czy 6, czy 7000 lat, tak? Ale być może cała wieczność kryje się za tym, co widzimy wokół siebie. A teraz tak sprawdzam w notatkach, żeby jednak wrócić do porządku. Teraz pojawia się z kolei Jean-Baptiste Lamarck. Tak, który swoją historię naturalną zwierząt, kręgowców, tak, publikuje w 7 tomach w latach 1815-1822, czyli to są zaraz czasy ponapoleońskie, tak, po kongresie wiedeńskim już. No i w tej pracy nie wiadomo, czy zależnie od poglądów Darwina, czy niezależnie od tego Lamarck doszedł tak, do poglądu, że organizmy mają naturalną tendencję do wzrostu różnych narządów. Tak? I jeżeli pojawi się potrzeba odpowiednia, to ten wzrost następuje. Jak nie pojawi się potrzeba, wzrost też może nastąpić, ale wtedy się zmarnuje, bo nie będzie niczemu służył. Ale teraz idzie żyrafa, tak, o, jest głodna, a tutaj wszystkie liście z drzew zostały objedzone już przez inne żyrafy. I teraz ta żyrafa, tak, wykorzystuje naturalną tendencję tkwiącą w swojej szyi do wydłużania się. I teraz ta żyrafa, u której nastąpi ta modyfikacja, przekaże ją swojemu potomstwu. Tak? Czyli potrzeby powodują wzrost różnych narządów, a wzrost jest dziedziczony przez potomstwo. No i taki mamy oto pogląd na mechanizm ewolucji biologicznej. Tak? U Lamarcka już jest obraz życia na Ziemi, podobnie jak u Erasmusa Darwina, tak? Które zaczęło się od prymitywnych początków i wiedzie do coraz bardziej złożonych form przez przekazywanie potomstwu cech nabytych. To już mogę zetrzeć. Tak, i teraz Charles Lyell. Jest geologiem, który idzie w ślady Jamesa Huttona, czyli przyjmuje założenia uniformitarianizmu, i wydaje swoją książkę Principles of Geology w 3 tomach w latach 1830-33. Później będzie tą książkę do końca życia nieustannie modyfikował, uzupełniał o nowe odkrycia, tak, zarówno własne, jak i innych. No ale to wydanie jest decydujące, tak? Tutaj mamy obraz Ziemi, która nieustannie się przeobraża, tak? Podlega nieustannym zmianom, wciąż powstają nowe góry, a te góry są niszczone przez procesy erozyjne po to, żeby powstały w tym miejscu albo w innym miejscu inne góry. Tak, Charles Lyell bada między innymi Etnę, tak, na Sycylii, olbrzymi wulkan, jak to ten wulkan narysować, może jakoś tak, o. Tutaj on schodzi do morza, prawda, tu jest morze.
woda ma być. Taki Lyell opisuje, że na Etnie, jak się wspinamy jej zboczami, to znajdujemy warstwy lawy, ale czasem znajdujemy wielometrowe warstwy osadów dennych, pełne muszli, tak, i różnych innych pozostałości po stworzeniach żyjących w morzu. A więc gdzieś tutaj, prawda, o, jest warstwa, która świadczy o tym, że tu było morze kiedyś, tak, bo się to wszystko zanurzyło i że powstanie Etny takie, jaką dzisiaj widzimy, to według jego badań wymagało kolejnych 90 wielkich wylewów lawy i że w związku z tym musiało to trwać przez czas niesłychanie długi. Tak? Niesłychanie długi i Lyell mówi, i ja nie widzę żadnych powodów, żeby tu jakieś katastrofy globalne następowały. Tak? Ukształtowanie się tego obiektu jest wyraźnie rezultatem tak ciągłych procesów, które działy się w ciągu niesłychanie długiego czasu. Tak, bo na przykład Neptunis to był czasem związany z potopem biblijnym, tak, czyli mieliśmy katastrofę wielką, która ukształtowała Ziemię taką, jaką dzisiaj widzimy wokół siebie. I teraz tą książkę zabiera, książkę Lyella zabiera ze sobą w podróż niejaki wnuk Erasmusa Darwina, czyli Karol Darwin. W Polsce można pisać zamiast Karol, zamiast Charles, tak, to nie będzie błędem. Ja inaczej powiedziałem niż napisałem, a tak sobie. Tak, do czasów Darwina notabene... Dobrze. I w każdym razie Karol Darwin tak był młodzieńcem, który najpierw studiował medycynę, ale lekarzem nie został. Potem studiował teologię, ale pastorem nie został. Nie bardzo miał co ze sobą zrobić, ale wyraźnie interesowały go problemy i geologii, i biologii. No i trafiła mu się okazja, żeby popłynąć na okręcie Beagle jako towarzysz dla kapitana, żeby kapitan miał z kim rozmawiać na ciekawe tematy, tak? Na okręcie Beagle w latach 1831-36 Darwin odbywa podróż dookoła świata. Podczas tej podróży prowadzi intensywny, w tą podróż zabrał pierwszy tom Principles of Geology, tak, i kazał sobie wysłać następne tomy, jak wyjdą drukiem, no, w miejsce, gdzie on będzie przebywał, tak, tak się stało. Wtedy flota angielska już intensywnie, tak, pływała po całej Ziemi. To jest bardzo ważne, tak, że Darwin prowadził swoje obserwacje nie tylko w Anglii, czy ewentualnie we Francji, ale już na różnych kontynentach i na różnych wyspach rozsianych na morzach i na oceanach, tak, wyspach, tak, czy czasem wyspy były na tyle blisko sobie, że ptak mógł przelecieć z wyspy na wyspę, a czasem jakaś była tak daleko, że już ptak by nie doleciał, tak, i można było widzieć, że tutaj żyją te same ptaki, a tutaj już nie te same. Tak, i też Darwin, kiedy był w Chile, to akurat szczęśliwie na pokładzie Beagle nastąpiło olbrzymie trzęsienie ziemi i mógł na własne oczy zobaczyć, że linia brzegowa podniosła się w niektórych miejscach o 4 metry. Pełno muszli, tak, leżało i innych skorup, tak, leżało już na plaży, tak, tam wcześniej były wcześniej pod wodą, tak, i cały ten teren został
uniesiony, no i można było, no, skoro 4 metry w ciągu jednego trzęsienia ziemi, no to może jak tych trzęsień nastąpiło 1000, no to powstały już takie Andy, jakie mógł Darwin oglądać, tak? I on to traktuje właśnie jako potwierdzenie geologii Lyella i Hattona. No i wraca do Anglii, tak, i zaczyna opracowywać zebrane materiały. Wcześniej już wysyłał do Anglii, tak, kolejnymi transportami gromadzone okazy roślin, zwierząt, skamielin i tak dalej, i tak dalej. W Anglii przeczytał książkę Tomasza Malthusa, książkę, o której, tak, to książka, która się ukazała jeszcze w 1798 roku, i to jest esej o zasadach populacji. Mianowicie w wyniku tej rewolucji rolniczej, o jakiej wspomniałem, tak, no, przybyło żywności i bardzo przybyło ludności, no i okazało się, że wcale nie ma więcej jedzenia dla jednostki niż było wcześniej. Tak, i Malthus ostrzegał, że w przyrodzie, jeżeli na to pozwolić, tak, to każda populacja rośnie eksponencjalnie, no bo każda kotka, tak, jeśli jej pozwolić, to urodzi kilkanaścioro kociąt w ciągu roku. I gdyby te kocięta miały warunki do przeżycia, a same będą już za rok rodziły kolejne kocięta, tak, no to ta krzywa będzie rosnąć eksponencjalnie, tak jak matematycznie. Tak, jeśli tu mamy, tu mamy liczbę osobników, tu mamy czas upływający, a no może czas, tak? Natomiast zasoby, tak, nawet jeśli osiągamy postęp w rolnictwie, no to rosną liniowo. W związku z tym musi dojść do katastrofy, tak? I Malthus ostrzega przed dalszym wzrostem populacji w Anglii. Tak, żyło na początku XVIII wieku 6 milionów, a pod koniec 10 milionów ludzi. No i to uzmysławia, tak, lektura tej pracy uzmysławia Charlesowi Darwinowi, tak, że w przyrodzie zasoby są zawsze ograniczone i w związku z tym osobniki jednego gatunku, tak, są zmuszone do walki między sobą o ograniczone zasoby środowiskowe. Tak, toczy się w przyrodzie nieustanna walka o przetrwanie. Z tych kilkanaściorga kociąt, tak, ma szansę średnio przeżyć niecałe jedno, tak, bo żeby liczba kociąt utrzymała się na stałym poziomie, tak, no bo kotka rodzi przecież przez wiele lat swoich, tak, przez paręnaście lat potrafi rodzić kolejne potomstwo. Tak, i teraz Darwin łączy refleksję Malthusa o walce o przetrwanie, tak, kształtować się obraz, tak, życia, które rozwija się na tej ziemi, ale nie przez dziedziczenie cech nabytych, tylko w ten sposób, że kolejne pokolenie zawsze troszkę różni się od swoich rodziców, tak, to Darwin sam był zapalonym hodowcą gołębi, tak, i wiedział, że jak weźmiemy potomstwo jednej pary gołębi, to między gołębiami występują różne indywidualne różnice, tak, jeden. Tak, nie są identyczne ze swoimi rodzicami, czyli następują mutacje.
Tak, i mutacje odbywają się na ślepo. Nikt tym nie kieruje. Są wynikiem jakichś przypadkowych zdarzeń. Tak? Darwin nie ma pojęcia o tym, co kryje się za mutacjami. Tak, to trzeba będzie poczekać jeszcze ponad 100 lat, żeby ludzie zaczęli mieć na ten temat jakieś pojęcie. A teraz do mutacji tak dodajemy mechanizmy. Po polsku się często mówi dobór naturalny. Ja wolę tłumaczenie bardziej dosłowne, natural selection. Aha, selekcja naturalna. Tak, i cały proces rozwoju życia jest procesem odbywającym się na ślepo. Tak? Mutacje są przypadkowe, a selekcja naturalna jest wynikiem konkurencji i wewnątrz gatunku o ograniczone zasoby środowiska. No i do tego dochodzi istnienie chorób drapieżników. No, zimna i innych, tak, trzęsień ziemi i innych nieszczęść. Darwin nie ma przez całe lata, tak, on to formułuje w ciągu kilku lat po powrocie, ale zwleka z publikacją tego obrazu życia, tak, publikuje inne prace, które czynią go znanym uczonym, ale sam wstrzymuje się z publikacją i wreszcie jest rok 1858 i otrzymuje Darwin list od niejakiego Alfreda Wallisa. Który też wcześniej był w Ameryce Południowej, potem prowadził badania na archipelagu malajskim i który przysyła do Darwina artykuł, w którym znajduje się teoria rozwoju życia na Ziemi bliźniaczo podobna do teorii Darwina. Widać, że to nie było tak, że Darwin był jakimś szczególnym geniuszem, który we wielkim wzlocie wyobraźni tak przedstawił sobie coś, na co ludzie do tej pory byli ślepi, czy co nikomu do głowy nie przyszło. Sytuacja już była dojrzała w wyniku już i prac biologów wcześniejszych, tak i geologów wcześniejszych, do tego, żeby teorię ewolucji biologicznej sformułować. Mój aparat niestety za minutę się wyłączy, w takim razie dokończę to w ciągu swojego ostatniego wykładu w tym cyklu. Na razie dziękuję za uwagę.